Historia pączków jest bardzo dawna. Prawdopodobnie pączki przyszły do nas z Turcji czy z obszarów, w których smażone są często ciasta, w których potrawy są tłuste. Natomiast jeśli chodzi o tłusty czwartek, no to jest to w polskiej tradycji też bardzo dawna historia związana z końcem okresu karnawału. I to był taki dzień, w którym starano się jeść jak najbardziej tłusto. Im więcej mięsa i tłuszczu i kapało z ust, tym właśnie było to bardziej godne świętowanie tego dnia. Pączek, który znamy dzisiaj, no jest pączkiem właściwie, jak to się dzisiaj mówi, można powiedzieć light, ponieważ on nie jest tłusty. No jest oczywiście smażony na smalcu, ale no w środku ma już konfiturę z róży, czyli nadzienie owocowe. W tym roku staraliśmy się po raz pierwszy zrobić pączki takie, jak jadano w Tłusty Czwartek, kiedyś w Polsce, nawet w XIX wieku jeszcze, ale raczej w pierwszej połowie i w okresach wcześniejszych. To są pączki z boczkiem. Boczek wędzony, drobno posiekany, podsmażony razem z cebulką i w wytrawnym cieście drożdżowym, troszeczkę tego nadzienia też na wierzchu. I to jest absolutna premiera wśród naszych pączków, nigdy takich nie robiliśmy. Chcemy wprowadzić taką tradycję, że od Tłustego Czwartku do ostatków, czyli dzień przed Środą Popielcową, te pączki będziemy u nas sprzedawać, aby pokazać, co to był naprawdę prawdziwy tłusty czwartek i co to znaczy zjeść naprawdę tłusto. Tłusty czwartek jest świętem wszystkich cukierników w Polsce. To jest takie święto zawodowe. Jednocześnie jest to jeden z większych dni sprzedaży i większość cukierników przestawia produkcję tego dnia tylko na pączki. Czy wszyscy pracownicy, czasami też szuka się wśród byłych pracowników, ludzi, którzy są na emeryturze, produkują tylko pączki i w nocy cała produkcja jest tylko na to przestawiona. Jeśli ktoś nie jada pączków, polecamy faworki, czyli chrust, też bardzo dawne tradycyjne polskie danie związane z tym dniem. Ja myślę, że fajne było takie dla podtrzymania polskiej tradycji, gdyby każdy w Polsce zjadł w Tłusty Czwartek tylko jednego pączka od Bliklego, ale każdy. Nie tylko od Bliklego, ale od lokalnych cukierników. To jest dla cukierników ważny dzień i to jest ważne, by podtrzymywać tą tradycję związaną z ręczną produkcją, z ręcznym rzemiosłem, z polskim cukiernictwem.